To jest podcast redakcji CoWzdrowiu.pl. Rozmawiamy z panią prezes Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej, Dorotą Kudzią Karwowską. Pani prezes, proszę powiedzieć, czym zajmują się sterylizatorzy medyczni. Dzień dobry. Technik Sterylizacji Medycznej zajmuje się przygotowaniem instrumentarium chirurgicznego stosowanego do zabiegów u pacjenta chirurgicznego. Jak wielu mamy, jak liczna to jest grupa zawodowa, jak wielu mamy sterylizatorów w Polsce? Na dzień dzisiejszy szkoły, które kształcą w tym kierunku, rosną jak grzyby po deszczu. Być może dlatego, że już ten zawód ma usankcjonowanie w aktach prawnych i jest zawodem wymagającym i jest zawodem medycznym. Więc, żeby teraz tak dokładnie określić, ile takich osób skończyło, i zdało egzamin zawodowy i ma tytuł Technika Stylizacji Medycznej, jest to na dzień dzisiejszy. Nieosiągalne, niemożliwe, dlatego że no, nie mamy takich danych statystycznych, ale sądząc po ilości telefonów, gdzie szukają szkoły nauczycieli zawodów, jest ich bardzo, bardzo dużo. Ja u siebie mam prawie 200 osób na pierwszym semestrze. Jakie trzeba mieć przygotowanie, jaka jest ścieżka, żeby zostać sterylizatorem medycznym? Podstawą, żeby w ogóle zostać zrekrutowanym na kierunek technika sterylizacji medycznej, jest posiadanie średniego wykształcenia minimum średniego wykształcenia. Tok nauki to są dwa semestry, czyli mamy pełny rok i kończy się egzaminem państwowym zawodowym. Jak się go zda, to wtedy się uzyskuje dyplom i kwalifikacje dla zawodu technika sterylizacji medycznej. Czy to jest zawód, gdzie trzeba się dokształcać? Tak, zgodnie z ustawą o niektórych zawodach medycznych, technik sterylizacji medycznej ma obowiązek zdobycia 200 punktów w przeciągu 5 lat. Mówimy o punktach edukacyjnych. Jak wygląda taki przeciętny dzień w pracy sterylizatora? Po pierwsze, to czym się zajmuje technik sterylizacji medycznej, to jest profilaktyka zakażeń krwiopochodnych. Boimy się zakażeń wirusem HIV, HCV, HBV. Tam gdzie jest kontakt z krwią, z płynami ustrojowymi, jest takie ryzyko, bo każdy z nas, każdy człowiek jest potencjalnym nosicielem może być bezobjawowy, możemy nawet nie wiedzieć, że jesteśmy zakażeni. I te narzędzia, które były uczyte u nas do zabiegu operacyjnego, mogą być pokryte tą skażoną krwią. Dlatego technik sterylizacji medycznej ma w swoim zakresie obowiązków wykonanie to się ładnie mówi dekontaminację wyrobów medycznych, czyli mycie, dezynfekcja, konserwacja, pakowanie i sterylizacja, właśnie po to, żeby te narzędzia były bezpieczne dla kolejnego klienta, kolejnego pacjenta. Bo dekontaminacja to nie tylko branża jakby medyczna, ale też zaczynamy wchodzić w branżę beauty, na przykład, tam, gdzie jest ryzyko przerwania ciągłości skóry. Te kwalifikacje też muszą być, jeszcze ich nie ma tak do końca, może twardo określonych. Ale takie są rekomendacje, takie są wytyczne stowarzyszenia. No i widzę, że jakby są przestrzegane i branża beauty też dokłada starań, żeby te kwalifikacje posiadać, czyli ta świadomość jest coraz większa. Więc to jest bardzo fajne i to cieszy. Więc jak wygląda taki dzień pracy? Przychodzi pracownik do pracy technik stylizacji medycznej, najczęściej centralny stylizatornie w warunkach szpitalnych, w strukturze szpitala. I po zabiegach operacyjnych te narzędzia skażone są zsyłane, przesyłane, przywożone do strefy brudnej, i w tej strefie brudnej następuje ten pierwszy etap, czyli to oczyszczanie, mycie i dezynfekcja. W strefie czystej, kiedy te narzędzia są dla nas bezpieczne, bez zanieczyszczeń mikrobiologicznych, następuje ich przeglądanie, sprawdzanie, kompletowanie, konserwowanie. I przygotowanie do sterylizacji. Bardzo duże ilości, żeby nie powiedzieć kolokwialnie, masy narzędziowej, no bo narzędzia są wykonane najczęściej ze stopu stali, no a stal też swoje waży, więc kilogramy, które tutaj są przerzucane przez pracowników, to naprawdę jest duże obciążenie dla ich kręgosłupa. Pracują Państwo z materiałem niebezpiecznym? W jaki sposób dba się o bezpieczeństwo sterylizatorów? Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikowi środków ochrony indywidualnej. I nie mówimy tu o odzieży roboczej, tylko mówimy o przyłbicach, rękawicach o odpowiedniej klasie ochrony, czyli typu trzeciego, mówimy o fartuchach, mówimy generalnie o. O barierowości przed czynnikami biologicznymi, chemicznymi i mechanicznymi. A takie aby sadło bezpieczeństwo, jak pani uczy adeptów, to na co się zwraca uwagę, o czym absolutnie musi pamiętać sterylizator? Zawsze mówię o tym, że to, co trafia do strefy brudnej traktujemy jako zakażone, nawet jeżeli narzędzia nie miały kontaktu z pacjentem, a były na sali operacyjnej, traktujemy jako potencjalne źródło zakażenia, bo też na sali mamy aerozole. I aerozole powodują to, że te drobinki mogą się przenosić na narzędzia, nawet jeżeli nie miały kontaktu bezpośredniego z pacjentem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, środki ochrony indywidualnej. W nich nie jest komfortowo, bo jest za gorąco, bo gogle parują, bo jest ciepło. Nie mamy takiej zdolności manualnych przez rękawiczki, więc my tego nie ubieramy po to, żeby być piękni, tylko ubieramy po to, żeby się zabezpieczyć i żeby nie przenosić tych zakażeń dalej do pokoju socjalnego, do domu, do środków komunikacji. I to jest bardzo ważne. A są jakieś choroby zawodowe w tej grupie zawodowej? Na dzień dzisiejszy nie mamy. Na pewno byłaby to cieś nadgarstka, bo jednak wykonujemy wiele rzeczy manualnie. No, powinny być też choroby związane z kręgosłupem, bo tak jak powiedziałam, kilogramy, które przerzucamy, to jest tego naprawdę dużo. No i myślę też, że żelaki kończyn dolnych. Przejdźmy teraz do ustawy. Proszę powiedzieć, jak to wyglądało z Państwa punktu widzenia? Czy Państwo lobbowali za wprowadzeniem tych rozwiązań i czy są Państwo zadowoleni z kształtu przepisów, które weszły w życie? Powiem tak, zawód został zaakceptowany przez Ministerstwo Zdrowia. Ówczesną minister panią Ewę Kopacz w 2012 roku. Dzisiaj mamy 2024, więc troszeczkę to trwało były możliwości, jakby Ministerstwo Zdrowia dawało możliwości kierownikom jednostek, że mogą sami utworzyć w swojej placówce zawód technika stylizacji medycznej, ale niewielu dyrektorów na to się zgodziło. Tłumaczyli się tym, że w rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników medycznych nie ma tego zawodu wpisanego, jak ja to mówię kolokwialnie, w tabelkę. Zawód pojawił się, jakby nowalizacja tego rozporządzenia pojawiła się we wrześniu, bodajże 2022 roku. Jednak Wiele zakładów w dalszym ciągu nie uznawało tych kwalifikacji, co jest bardzo przykre, bo praca jest bardzo odpowiedzialna. Oczywiście są placówki, które to zrobiły, utworzyły stanowisko, uznały kwalifikacje. Oczywiście to się wiąże z gratyfikacją finansową za wykonywaną pracę, a są takie szpitale, gdzie jeszcze do niedawna, szczególnie dział kadr, dział prawny, mówił, że to są osoby, które nie wykonują zawodu medycznego, bo nie mają kontaktu z pacjentem. I telefony, które tutaj odbierałam, to było bardzo przykre że w ten sposób traktuje się ludzi, którzy dbają o bezpieczeństwo, o tą transmisję zakażeń, przerywają tą drogę. I ta ustawa o tych niektórych zawodach medycznych, to właśnie był taki komentarz, że jak wejdzie ta ustawa, no to wtedy uznamy, że jesteście zawodem medycznym. Tylko to nie ustawa ta, która weszła, uznaje ich jako zawód medyczny, bo ta ustawa określa ich prawa i obowiązki, jako osób już wykonujących zawody medyczne. Więc myślałam, że już nie będzie problemów, jak ta ustawa wejdzie w życie, ale w tamtym tygodniu był telefon. Że mimo, że ustawa weszła w życie, mimo, że pracownicy są już jakby zatrudnieni na odpowiednim uposażeniu finansowym, to pracując w soboty, niedziele i święta, bo tak mamy dyżury, bo musimy zapewnić ciągłość wyrobów sterylnych, nie dostają dodatku świątecznego, bo nie pracują zmianowo i w tym momencie im się to nie należy. Troszeczkę przed nami do zrobienia. Rozumiem, że mówi Pani o jakimś konkretnym szpitalu, nie, że to jest ogólne zjawisko. Mówię, że nie we wszystkich szpitalach ta ustawa, tak jak myślałam, że rozwiąże totalnie wszystkie problemy, no okazało się, że jednak nie. No ale generalnie są chyba Państwo zadowoleni, prawda? Tak, generalnie jesteśmy bardzo zadowoleni, bo osiągnęliśmy, można powiedzieć, sukces <ścoughs> z takim trochę poślizgiem dużym. Ale jest. I w większości szpitali, w większości placówek jednak jest to zawód medyczny, mają odpowiednią płacę. Za to, co wykonują, uważam, że te pieniądze to jest to minimum, które musi im państwo i pracodawca zapewnić. Powiedzmy jeszcze, jaka jest średnia płaca, gdyby ktoś słuchając naszego podcastu zdecydował się, pomyślał o wykonywaniu tego zawodu. I z jakiego rodzaju zarobkami może się liczyć? Współczynnik dla technika sterylizacji medycznej to jest 0,86 od średniej krajowej. Czy teraz po wejściu ustawy mają państwo plany, żeby postulować podwyżki? Znaczy to się zmienia co roku. Od 1 lipca jak gdyby dostaje ten zawód dodatkowe pieniążki zgodnie, bo no, pośrednia krajowa nam wzrasta, więc na dzień dzisiejszy mamy tyle. Myślę, że za jakiś czas będziemy postulować, będziemy starać się, żeby to te docenienie tego zawodu było jeszcze bardziej znaczące, bo jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, taka jest prawda. Teraz inne grupy zawodowe również tam toczą boje. patrz pielęgniarki, z pustego to i salomon nie naleje, więc musimy się uzbroić w cierpliwości. Jak pani wybrała tę pracę i dlaczego by pani polecała ten zawód? Co jest fajnego w tej pracy? Ja z wykształcenia jestem pielęgniarką zabiegową. Mam specjalizację z pielęgniarstwa chirurgicznego. I tu w centralnej stylizatorni tak naprawdę znalazłam się z przypadku. Od 2005 roku jestem tutaj kierownikiem szpitalu i z pełną odpowiedzialnością powiem, że jako pielęgniarka ja nie byłam przygotowana, mimo że kończyłam liceum medyczne, do procedur, które tutaj wykonujemy. Na etapie kształcenia kadr medycznych, lekarskich, pielęgniarskich, ten temat jest tylko dotknięty. A żeby go poznać, trzeba tak naprawdę dogłębnie się w niego wczytać. Jest to bardzo wąska dziedzina, ale bardzo ważna dziedzina. I dlatego właśnie też powstał ten zawód technik sterylizacji medycznej. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Rozmawialiśmy z Panią Dorotą Kudzią-Karwowską, prezes Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej.